będzie. Muszę też tylko drzewce. Temperatura na dworze to jest jakieś 10 stopni Celsjusza. Zaraz sprawdzimy temperaturę wody. Chodzimy dalej, nie ma się spotkać. To jest... O! Rzeka Tulska. One są bardzo... Dużo prądu mają. Dobra, czyli wiemy, że... 42 minuty. 9.43 i 20 sekund było. Celsjusz parę minuty. W ogóle jest 2 luty 2020. Znajdujemy się... O właśnie. Kurczę. Tutaj się znajdujemy. Rzeka Górska. Tu już nie ma żartu. Są takie prądy, że nie ma co pchać się dalej. Ja jestem tutaj na głębokości jakichś 50 cm i szczerze mówiąc boję się pójść dalej. Woda, temperatura wody. To jest jakieś 8 stopni. Temperatura powietrza 10, 43 i 10 sekund, dobra. Ogarniamy. Te prądy mnie ściągają, pchają we wszystkie strony. Trzymam się za kamień. Złapałem się za... A ten kamień się trzyma. Bo inaczej chyba bym gdzieś popłynął. To jest, jak się wolno myśli w takich warunkach. Woda górska zawsze była taka rzeźka. Tutaj też to czuję, no jest luty w końcu. Nie zwracam na to uwagi, dobra. Przyzwyczaiłem się. Już jest dobrze. Nigdzie nie odpływam. 5 po... 5 sekund, no dobra. Przyjdziemy, niedługo będzie 3 minuty. Fajnie, takie szczypanie na całym ciele, ale super. O, to jest to. Czuję, dobra, mam 2 minuty. I będę wychodził. Dobra, to osiągnięte. Nie? Chyba tak, dobra. Tu było tyle. Jezu, jak ciężko tu wyjść. Tak przyjemnie, że aż się nie chce wychodzić. Chcesz trzymać człowieka. To już tych kamieni. Dobra, 2 minuty było. Mam nadzieję, chyba. Tak. Skóra, dobra. Jeszcze nie czerwona. Czy jest mi ciepło teraz? Takie fajne mrowienie w nogach teraz. Dobra, fajnie, 2 minuty mam. To jest rzeka. Rzeki górskie to jest bardzo wymagające życie. Tutaj to naprawdę trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tego. W razie czego, gdyby nas odpukać, porwał prąd w takich warunkach, mi się to nie zdarzyło, ale taką radę mi znajomy kiedyś dał, żeby nie walczyć z prądem, kurde, poczekać. Dać się ponieść, poczekać aż wyniesie nas na spokojniejszą wodę, bo z takim prądem to ciężko jest wyciężyć. Ma za dużą siłę. Dobra, o, tyle.